Maciej Szymczak, Zbiór Opowiadań, Sinobrody, Wydawca, Czary Mary, Słoneczny Wojownik i wyciąga pokrytą trądem dłoń, by wydrzeć duszę z mojej lichej piersi. Nagle, w obliczu końca, iskra życia rozbłyska we mnie jaśniej. Wiedzony instynktem przetrwania, uciekam z mieszkania jak mysz. Biegnąc, ile tchu w piersiach, wciąż czuję lodowaty oddech śmierci na karku. Wiem, że kości nieubłaganie za mną podąża. Każdy kolejny krok zmniejsza dystans między nami. Śmierć staje się moim cieniem, prześladowcą słoneczne dni. W końcu wycieńczony ucieczką docieram na skraj lasu. Opuszczam ludzkie siedliska i zagłębiam się w pierwotną dzicz. Przechadzam się po polanie usłanej kępkami muchu i wrzosu. W zielonym mateczniku czuję się bezpieczniej. Muszę odpocząć i nabrać sił. Wiem, że śmierć zaraz przybędzie i znów będę musiał uciekać. Moje myśli koncentrują się na samotności, która towarzyszy mi przez całe życie. Ona łączy wszystkich ludzi: kloszarda, wybierającego ze śmietników butelki i dyrektora korporacji, sypiającego w luksusowych apartamentach. Czuję to. Rozumiem i zanurzam się głębiej w tym stanie. Myślę, że na końcu, po drugiej stronie ciemnego tunelu, czeka na mnie Bóg. Które od chwili narodzin przywoływał mnie do siebie, być może Bóg nie jest iluzją, a jedynie prawdą, źródłem, z którego się wywodzimy i do którego zmierzamy bez względu na rasę, język, narodowość czy wyznanie. Boże, objaw się! Podnoszę głowę i krzyczę ile sił w płucach. Powiedz, że to ty mnie stworzyłeś! Umieram i potrzebuję cię! Pragnę doświadczyć Twojej obecności! Spoglądam w niebo, naiwnie oczekując cudu. W piętrzących się chmurach wypatruję znaku. Niestety moje oko nie rejestruje przybycia boskiego posłańca, anioła stróża, do którego modliłem się, będąc dzieckiem. To nie Bóg cię stworzył, człowieku! Przemawia kości. Trupi król, pożeracz ciał. Wychudzona kostucha stoi tuż za mną, gotowa zadać ostateczny cios. Chcesz znać odpowiedź? Dobrze, poznaj twoją rodzicielkę. Odwróciwszy się, spoglądam na kościeja, któremu towarzyszy szpetna postać, przypominająca ciężarną kobietę. Grube, czarne loki opadają na jej monstrualny biust. Twarz baby częściowo przykrywa futro przetykane gadzimi łuskami. Czarny półksiężyc maluje się na lśniących, złotych tęczówkach jej oczu. Wielkie, masywne dłonie istoty sięgają ziemi, a krótkie, krępe nogi uginają się pod ciężarem jej brzucha. Skrocza kobiety raz za razem wylatują zakrwawione strzępy, które upadłszy na ziemię, formują się w sylwetki nowonarodzonych stworzeń. Rodzicielka otwiera paszczę, ukazując rząd lśniących kół. Spogląda na mnie przeszywająco. To ja dałam Ci życie! Ktoś umarł po to, abyś ty mógł zaistnieć. Teraz kościej zedrzę z ciebie skórę, a ja strawię twe wnętrzności. Znikniesz w mych trzewiach, bym mogła dać życie kolejnej istocie. To jedyny cel twojego istnienia. Życie za życie. Wy. Zatopieni w iluzorycznej indywidualności, ludzie zapominacie, że nie jesteście równi Bogu. Opowiadanie dostępne w serwisach streamingowych. Czytał Wojciech Cieślawski.